ciasto ze śliwkami na oleju i maślance. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Kuchnia Doroty. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Mąkę łączymy z proszkiem do pieczenia i na chwilkę odstawiamy. W osobnej misce rozbijamy dwa jajka, dodajemy do nich odrobinę soli, mieszamy, następnie cukier wanilinowy, wlewamy maślankę, wszystkie składniki za każdym razem dokładnie mieszamy. Teraz olej i znowu wszystko dokładnie mieszamy. Następnie wsypujemy mąkę, ścieramy skórkę z cytryny, można ją zastąpić skórką z pomarańczy, co wolicie. I teraz wszystkie składniki bardzo dokładnie mieszamy. Musi powstać jednolite i gładkie ciasto. I to wszystko, ciasto jest już gotowe. Czas na kruszonkę. Mąkę z odrobiną soli łączymy z zimnym masłem pokrojonym w kostkę i cukrem. Wszystkie składniki rozcieramy palcami. Teraz czas na dodanie skórki z cytryny. I już teraz tylko rozcieramy między palcami, ugniatamy, aż kruszonka będzie gotowa. Odstawiamy ją na chwilkę. Do foremki wyłożonej papierem do pieczenia, może być okrągła, może być tak mniej więcej kwadratowa jak u mnie, przekładamy ciasto, wyrównujemy je a na wierzch układamy owoce. U mnie to są żółte śliwki, ale możecie również użyć malin, porzeczek, truskawek, jabłek, no w każdych owoców, które lubicie. Owoce układamy dość ścisło, bo ciasto nieco urośnie, więc miło jest, jak w każdym kawałku ciasta znajdzie się trochę owoców. Na koniec posypujemy wszystko przygotowaną wcześniej kruszonką i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni góra-dół. Upieczone ciasto studzimy na kuchennej kratce. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i życzę smacznego!